Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Jeśli interesuje Was technologia druku ściennego i zastanawiacie się nad wyborem odpowiedniego sprzętu, to ten odcinek jest właśnie dla Was. I nie zapomnijcie subskrybować kanału, żeby być na bieżąco z branżą druku ściennego. Teraz mateusz powie Wam, dlaczego prezentacja drukarki jest tak istotna przed jej właściwym wyborem. No. Kurde, od czego zacząć? No, jest bardzo dużo czynników, które, które wpływają na, na jakość drukarki. Słuchajcie, jak kupujemy coś za, za prawie 100 tysięcy złotych, to, to warto i nie mamy w ogóle o tym pojęcia, to warto jest zobaczyć na żywo. Jak pracuje dane urządzenie, w tym wypadku drukarka, no i przede wszystkim porozmawiać z kilkoma niezależnymi osobami, więc, więc zawsze warto zrobić sobie takie, takie porównanie. Zaczynając od samej konstrukcji, bo, bo od tego lubię zaczynać. No słuchajcie, jeśli chcecie drukować duże, wysokie wydruki, robić naprawdę fajne, fajne realizacje, no to konstrukcja jest tutaj kluczowa. Ważne jest to, żeby podstawa drukująca była. Mm, Ciężka, u nas waży 30 kg. Wiemy, w poprzednim modelu mieliśmy dużo lżejszą e, tą podstawę drukującą. Wydawało nam się, że to jest plusem, ze względu na to, że szybko będziemy w stanie transportować tą drukarkę między realizacjami. Finalnie wyszło, odbiło nam się to czkawką. Więc, y, zaczynając od podstawy drukującej, solidna, ciężka podstawa drukująca, i później kluczowe są wsporniki prowadnic, po której porusza się głowa drukująca. Muszą one być co metr poprzecznym łączeniem wsparte, żeby drukarka pracując góra-dół i przesuwając się w prawą stronę nie wydawała się w drgania. Oczywiście nie jesteście w stanie u, u dystrybutora sprawdzić druku na 4 metrach, bo, bo wysokość pomieszczeń ogranicza nam to. Ale warto jest zapytać się ludzi, którzy mają tą drukarkę i robili tego typu dru, druki. Po prostu z nimi porozmawiać, czy wszystko jest ok, albo chociażby zobaczyć realizację mm, 4-metrowej tej drukarki. Jeśli chodzi o te 4 metry, to nasza drukarka ma taką możliwość. Inne drukarki raczej drukują do, do 3. Metrów. Dochodzą do tego jeszcze y, ustawienia, y, którymi możemy manipulować w zależności od skomplikowania realizacji, na której jesteśmy. No zwróćcie uwagę, że jeśli mamy grafikę na 4 metrach i drukujemy y, samą kropkę na samej górze i drukarka na 4 metrach robi y, wiele krótkich ruchów, no to może to spowodować delikatne drgania. Dlatego u nas w trakcie druku możemy zwiększać przerwę między ruchem do góry a ruchem w dół. To, o czym wspomniał Mateusz, jest o tyle istotne, że będąc u kogoś na prezentacji, ktoś pokazuje wam um, przykładowy druk, no to zazwyczaj ten druk wyjdzie w miarę ok. Chociaż nasi klienci często zgłaszali nam, że jak robili takie profesjonalne, testowe wydruki, no to widać było bardzo dużą różnicę między Wall Printer Pro a innymi modelami, jeżeli chodzi o efekt druku, o kolorów i precyzję. Natomiast przy przy małych drukach, jeżeli przyniesiecie coś na taką prezentację do wydrukowania albo ktoś Wam pokaże taki próbny druk, to prawdopodobnie nie zauważycie dużych różnic pomiędzy takimi małymi drukami. Problem pojawia się, gdy trzeba właśnie zachować wysoką precyzję, kiedy zależy nam na odzorowaniu konkretnych kolorów. Czy właśnie w przypadku większych druków? No bo w przypadku większych druków e, sprawa staje się z perspektywy drukarki dużo trudniejsza i wtedy już potrzebny jest dobry sprzęt, żeby to wydrukować. Ja wiadomo, każdy druk, każdy celowo chce drukować same duże realizacje fajne, którymi można się też pochwalić i e, na nich po prostu zarabiać, więc. E... O tyle istotne jest, jeszcze raz to podkreślę, to co Mateusz już wspomniał, wiadomo, że na takiej prezentacji nie zobaczycie wielkiego druku, ale poproście o kilka fotek dużych druków zrobionych tym modelem drukarki, a okaże się, że prawdopodobnie większość z nich do tego się nie nadaje. Kilkoro naszych klientów robiło tak, że po prostu jeździło faktycznie po zobaczyć inne modele, ale mieli swój. Dość, skomplikowany, dość skomplikowaną grafikę do wydruku, i po prostu od każdego, każdego z, dystrybutor, z dystrybutorów poprosili o wydrukowanie tego, i sobie później po prostu porównywali. No i warto to zrobić, żeby faktycznie zobaczyć, którą, którą drukarkę chcemy zakupić, jakiej jakości usługi chcemy świadczyć. Parametry techniczne to nie wszystko. To, o czym powiedzieliśmy, wpływa na jakość druku. Poza tym sam system sterujący również wpływa na jakość tego druku. Ustawienie profili ICC, waveform, jest bardzo dużo rzeczy, których nie jesteśmy w stanie sprawdzić na papierze, jeśli chodzi o parametry techniczne. To, że są dwie drukarki, które mają te same głowice i te same parametry techniczne, nie znaczy, że będą tak samo drukowały. Mogą drukować skrajnie, skrajnie inaczej, więc y, dlatego kluczowe jest zobaczenie na żywo tych realizacji. Agenda prezentacji składa się z 20 podpunktów i wszystkie je Omówimy między innymi różnice między głowicami drukującymi dostępnymi na rynku. Ostatnim podpunktem jest sekcja Q&A, gdzie sobie po prostu luźno porozmawiamy, odpowiem na wasze pytania. Jeśli coś będzie niejasne, to jeszcze wrócimy do tego, także Gorąco Was zapraszam. Tak, podczas prezentacji pojawia się na pewno masa pytań, i dlatego warto na nią przyjść, bo oprócz tego, że macie swoje, y, swoje pytania, często zapisane gdzieś tam w zeszycie czy w, not w notatniku, to podczas tej półtora godzinnej prezentacji zawsze kilka dodatkowych pytań dochodzi. Myślę, że po tej półtora godzinnej prezentacji już dużo więcej rzeczy jest y, dla Was jasna. Tak, i to spotkanie też pozwoli Wam przygotować się do wejścia w branżę druku ściennego. Ze względu na to. Że będziemy tam mówić o tym, jakie auto jest potrzebne, co trzeba mieć ze sobą na realizację i wiele, wiele takich innych rzeczy. No pamiętajcie, że my tą drogę już przeszliśmy. W branży jesteśmy już 3 lata, dlatego wiemy, co, co jest potrzebne, żeby sprawnie i płynnie wejść w tą branżę i sobie przede wszystkim poradzić. Dodatkowo dla osób, które przyjadą na prezentację stacjonarną, mamy bonus w postaci 1000 zł do wydania u nas w sklepie, który rusza już niedługo. Tak, i jeszcze dodatkowo będzie bonus specjalny, o którym dowiecie się na miejscu. Więc... Właśnie, niespodzianka. Tak, bonus niespodzianka. Więc. Warto yy... wspomnieć, no. że ten bon do wykorzystania w sklepie, w momencie, jak przyjdziecie do, na prezentację, jest do wykorzystania w momencie, kiedy zdecydujecie się na zakup drukarki, żeby nie było 200 osób, które będą chciały kupić. Dużo w tuszy. No, to prawda, które są w najlepszej cenie u nas. Zarówno tusze, jak i głowice. No taka jest prawda, to co mam nie Jezus. mówić? Ten kanał uczy, ten kanał bawi. Tak, wielkimi krokami nadchodzi nasza prezentacja online, więc jeżeli jesteście zainteresowani taką formą prezentacji, bo wiemy, że dla wielu z was problemem jest dystans do Szczecina, w opisie tego filmu jest link do pierwszych zapisów na ten webinar. Na razie zbieramy listę chętnych, a później, jak już ten webinar będzie gotowy, to będziemy Was na niego zapraszać. Ten webinar jest właśnie w trakcie przygotowania. Dorzucamy tam jak najwięcej takich rzeczy, żeby było to dla Was atrakcyjne. Po tym webinarze będziemy przechodzić do sesji Q&A, gdzie dokładnie w tym miejscu z Mateuszem będziemy odpowiadać na Wasze pytania. Jestem przekonany, że to świetne rozwiązanie dla Was, szczególnie dla tych z Podkarpacia i z innych dalekich od na części Polski. Także Czemu, Czemu za... tylko Polski? Jezus! I z całego świata. No przecież my no większość, jak ja chciałem powiedzieć. Słuchajcie, jak jesteście gdzieś tam spod Karpacia, to oczywiście prezentacja online, chociaż ja i tak, i tak namawiam i uważam, że najfajniej jakbyście po prostu do nas przyjechali. Ale spora część naszych osób, z którymi nawiązujemy współpracę jest spoza, mm, spoza Polski. Dlatego ta prezentacja online przede wszystkim jest dla was. Tak, ale słuchajcie, ostatnio na targach ktoś powiedział nam z pod Warszawy, że nie mógł się do nas wybrać bo kawał drogi. W czwartek przyjeżdża do nas, mm, przyjeżdżają do nas dwie osoby z Chorwacji. W październiku przyjeżdża do nas delegacja z Indii. Także jak ktoś spod Warszawy mówi, że ma do nas za daleko, no to zrobiliśmy dla Was prezentację. Serdecznie na nią zapraszamy. Do zobaczyska. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. Na bieżąco będziemy wam tu mm, dawać nowinki z tej branży. Odpowiadać na filmami na Wasze pytania w komentarzu. Także wszystkiego dobrego i do zobaczyska. Cześć! Cześć!